Jak ja bym się zgodził, ile ja mógłbym wziąć pieniędzy? Bo słyszałem o stawkach, nawet sobie wynotowałem. To jest, Wojtek, dobrze, że od tego zacząłeś. To od razu załatwimy biznes i drugi gość może wejść. Marcin, Marcin Dubiel, 800 tysięcy złotych. Powiem tobie tak, chyba. Jeżeli chodzi o stawki, to bardzo często są one troszkę podkręcone. Wiesz, co chodzi? Lil Masti 450 tysięcy. Nie ukrywam. Skąd takie dane? Od Lil Masti. Marta Linkiewicz 200 tysięcy. No to ja jestem ciekaw, Wojciechu, jak ty mnie cenisz? Gdzie ja jestem? Na pewno są to stawki wysokie, tak sam powiedziałeś. Stawki bardziej... Ja nie powiedziałem, że to są wysokie. Bardziej, okej. Okay. Przypomnij sobie, u kogo jesteś. Zobacz, co tu się dzieje. Hello! To są na pewno stawki bardziej w setkach niż dziesiątkach tysięcy, jeżeli chodzi o topowych twórców. Tysięcy. Tak. Mhm. Jeżeli chodzi o topowych twórców. I ty na pewno dostałbyś stawkę topową. Czyli? Czyli dużą. Moja znaczy, ulubiona czy kwota będzie, to ciebie, więcej. Tak, czy dla ciebie będzie to duża stawka, to... No dobra, ale szczerze, bo ja jestem gotów podjąć nawet decyzję teraz. Jakie pieniądze... Jesteście świadkami, jesteście naszymi notariuszami. Za darmo. Ile mógłbym dostać? Bańkę? To może publiczność tutaj coś podpowie. Bańkę bym dostał? Lepiej? Podoba mi się ten człowiek. Nie, ale tak serio. Dostałbym milion złotych za walkę? No, milion złotych za 15 sekund? Też jesteś przedsiębiorcą. Hello! Wiesz, nie jeden kontakt pewnie chyba podpisywałeś, więc wiesz, że no, trzeba dbać tutaj o jakieś tam... Pieniądze tak, lubią ciszę. Tak, dokładnie. Nie pieniądze moje. Lubią ciszę. Tak, akurat wiem. Natomiast... powiedział człowiek, zobaczcie, co się dzieje. Odtąd dotąd jest 1,5 miliona złotych. Nie no, akurat... No byłaby to topowa stawka. Ja czyli? Osobiście dałbym tobie bardzo dużo, bo chciałem ciebie zobaczyć w oktagonie. Gdzie? Ale w oktagonie. A, ja myślałem, takim... że moglibyśmy to u mnie z domu zrobić. Czyli wiesz co? Powiem tobie tak. Bardzo bym chciał ciebie zobaczyć u nas. I tutaj też jest zaproszenie już też na galę. No. A wystawiłbyś kiedyś? Jakby jest taka stawka, za którą byś się autentycznie zgodził? No oczywiście, że tak. Ja ile? Człowieku dla pieniędzy zrobię wszystko. Jestem jedynym Polakiem, który to mówi. Okej. Okay. Dla dużych pieniędzy zrobię jeszcze więcej. Bo tak naprawdę, wiesz... Ty, no widziałem walkę Sebastiana Fabiańskiego. Tak. On się nawet zorientował, już był w karetce. I powiedział, a to już? Najkrótsza jego rola. Najlepsza, bo nie ma. Bo nie ma!